Cześć, witam Was w trzecim odcinku sesji Pogromczyni Nudy. Bardzo się cieszę na kolejne spotkanie z Wami. Dostaję sygnały, że oglądacie mnie w tylu różnych miejscach w Polsce. Super, patrzcie, nigdzie nie wychodzę, a jednak odwiedzam Wasze domy. Mam pomysł. Napiszcie w komentarzach na Facebooku, gdzie mnie oglądacie. Jestem ciekawa, jak daleko udało mi się dotrzeć. Na szczęście takie przemieszczanie się po Polsce nie jest ani zabronione, ani niebezpieczne. A tak swoją drogą, zauważyliście, że policjanci z ruchu drogowego, czyli tacy, którzy pilnują porządku na drogach, mają zupełnie inny kolor czapek niż ci pozostali? Ciekawa jestem, dlaczego akurat ich tak wyróżniono. A do tego wszystkiego dostali jeszcze lizaki. Widzieliście? A mój tata mówi, że te ich lizaki to mają bardziej kwaśny, a nie słodki smak. Bo zawsze jak go widzi, to robi bardziej kwaśną minę. Wiecie co? Zapytajmy o to sierżant Jagodę. Ona pracuje w ruchu drogowym, więc na pewno zna odpowiedzi na te pytania. Sisi, bardzo dobre pytania. Zastanówmy się. Będąc na ulicy bądź w jakimkolwiek innym miejscu, który kolor będzie dla nas bardziej widoczny? Biały czy granatowy? No wiadomo, biały. Tak, bardzo dobra odpowiedź. Policjanci ruchu drogowego noszą białe czapki, by byli bardziej widoczni przez innych uczestników ruchu drogowego. Na przykład przez kierowców, rowerzystów, pieszych czy nawet motocyklistów. Pewnie sama zauważyłaś, że policjant ruchu drogowego oprócz białej czapki nosi również kamizelkę odblaskową, białe rękawiczki, pas do spodni w kolorze białym, gwizdek oraz lizaka. No właśnie, a jeżeli chodzi o tego lizaka, w momencie kiedy jestem głodna i mam ochotę na coś słodkiego, to mogę sięgnąć po takiego lizaka? No nie, przecież ten lizak nie jest do jedzenia. Tak, masz rację, ten lizak jest nieprawdziwy. Policjanci nazywają go tarczą do zatrzymywania. Każdy policjant, który chce zatrzymać pojazd do kontroli, używa właśnie takiego lizaka. Spójrz, widzimy na tym lizaku kółeczko w kolorze czerwonym. Wiesz, co ono oznacza? Dla każdego kierowcy powinno oznaczać jedno. Stój, zatrzymaj się. To jest tak, jak czerwone światło, które widzimy na ulicy i oznacza również, żebyśmy się zatrzymali. Taki lizak może być dla nas, wiesz, kwaśny i słodki. Słodki jest wtedy, kiedy wszyscy przestrzegamy przepisów ruchu drogowego. Na przykład poruszamy się rowerem po drodze dla rowerów, czyli takiej ścieżce rowerowej. Przechodzimy przez przejście dla pieszych na zielonym świetle. Jeździmy w samochodzie i mamy zapięte pasy bezpieczeństwa. Sisi, a jak Ci się wydaje, kiedy ten lizak może być kwaśny? Coś mi się wydaje, że kwaśny to on może być dla piratów drogowych. Brawo, Sisi, znowu świetna odpowiedź. Ten lizak jest kwaśny dla wszystkich tych osób, którzy nie przestrzegają przepisów ruchu drogowego. Tak jak sama wspomniałaś, mogą jechać za szybko samochodem, przebiegają przez ulicę w miejscu, gdzie nie można tego robić, przechodzą przez przejście dla pieszych na czerwonym świetle, nie przewożą swoich dzieci w fotelikach w samochodzie, czy nie zapinają pasów bezpieczeństwa. Wiesz, dlatego ważne jest to, żeby ten lizak był dla nas wszystkich słodki. A kiedy możemy to zrobić? Wtedy, kiedy wszyscy będziemy stosowali się do przepisów. Pamiętajcie, przepisy ruchu drogowego są po to, abyśmy bezpiecznie mogli poruszać się po drogach. Nie lekceważmy ich. Nawet jeśli zapięty pas nas upija, a odblask nie za bardzo pasuje do sukienki, to może nam uratować życie. To chyba ważniejsze, co? Przypominajcie też o tym rodzicom, gdyby w tym swoim całym dorosłym szaleństwie nagle o tym zapomnieli.
Sisi, a czy ty dzisiaj też masz jakąś niespodziankę dla naszych widzów? Oczywiście, że mam. Na początek zrobimy prosty, ale fajny eksperyment. Pokażę wam, że to, że czegoś nie widać, to wcale nie znaczy, że tego nie ma. Do dzisiejszego eksperymentu będzie nam potrzebna cytryna, z której wyciśniemy sok, do miseczki, pędzelek i biała kartka. Wyciśnięta cytryna dzisiaj będzie nam służyć za farby. Narysujcie nią dowolny wzór. Poczekajcie teraz, aż wasz rysunek wyschnie. Zobaczcie, jak kartka wyschnie, naszego rysunku prawie w ogóle nie widać. A teraz poproście rodziców o pomoc. Niech gorącym żelazkiem przeprasują naszą kartkę. Zobaczcie, co się stanie. Widzicie? Pokazał się nasz obrazek. Dziękuję, mamo! To jak żelazko sprawiło, że sok z cytryny stał się bardziej widoczny na kartce, tak odblaski sprawią, że wy będziecie bardziej widoczni na drodze dla kierowców. To proste. To już wszystko na dzisiaj. Ale pamiętajcie, za tydzień też się widzimy. Do zobaczenia, pa, pa!